Siemanko, moi drodzy! Siemanko! Witam was, Zuza, z różowymi lub jak to woli czerwonawnymi włosami, miedzianymi takimi, no trochę pojechałam, no, ale to się zmyje. Jesteśmy w fajnym domu, przez przypadek zupełnie, bo szliśmy do innego domu, chcieliśmy obejrzeć, jeszcze nie wiemy co tam dalej będzie. I tak po prostu szliśmy i patrzymy, ale fajny dom, no i wchodzimy i słuchajcie, co tu fajnego. Wyposażenia może nie ma bardzo dużo. Tego co, no wstępnie, bo tak wyszliśmy dosłownie minutę czy dwie temu. Wyciągnąłem kamerę od razu praktycznie. Andrzej się pyta, nie nagrywasz, nie nagrywasz? Mówię, oczywiście, że nagrywam, tylko chwila, moment. Patrz, tradycyjnie ktoś puszki kolekcjonuje. Faktycznie, jaka kolekcja, aż poświecę normalnie. Wiecie co, no tutaj wydaje się mało obiecująco, ale spójrzmy... Przepraszam cię, Andrzejku, jakbyś tak o... Bo chciałam tylko nagrać całe pomieszczenie, wiesz? Kanapa jest fajna tutaj, no. Ale nie, no nie o tym chciałam mówić. Te stropy bardzo ładne tu są. W ogóle dom jest taki zabytkowy choćby. Widać, że do niego prowadzi ścieżka, że ma wielu gości. Chyba ktoś tu po prostu też przebywa i na przykład siada na tej kanapie, coś czuje wieczorami i po prostu piwko pije. Tak mi się wydaje, ale to tylko moje domysły. Ta obudowa mnie bardzo zaciekawiła, taka szafka, jakby choćby pod telewizor. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i chodźmy dalej. Co ty zawsze tu? Tu, a ja bym tu najpierw poszła, nie wiem czemu, bo tutaj jest jakiś ten schowek, nie ma tu piwnicy chyba, z tego co widzimy, ale tu jest fajna szafa, tu jest w ogóle taki widok, że o, tutaj takie dwa stoły się ostały, to ktoś zdemolował niestety kuchnię, ale tutaj jest taka piękna, przepraszam, tylko szkło, może coś zniszczyłam, taka piękna szafa zabytkowa, ona jest cudowna po prostu. Andrzej, stań tam i się jak zachwycaj, tak o, jaka piękna, wow. Jaka piękna. Te łuki okien są też bardzo ładne. No tu jest wszystko bardzo ładne, ten dom jest ładny. O, z zewnątrz też się prezentuje, niczego sobie. Ale jestem zaskoczona, bo nie wiedziałam nawet, że to jest taki dom, no. Znaczy, ja go kiedyś widziałam dawno temu, ale byłam wtedy, no, z córką i w innym celu i nie miałam jak tego sprawdzić. Widziałam go tylko z daleka, a tu nawet nie ma korników. Nie. Ta szafa jest do uratowania, bo nie ma korników. Mógłby ją wziąć jakiś, kurde, ktoś, kto się zajmuje ratowaniem szaf. Stolarz. No może nie, że stolarz, tylko taki renowator, no. W sensie bardziej. No ładna jest, bardzo. A tu to się odbija. Już widzę fajny temat do zdjęć tutaj, jak to się odbija, widzisz? Mhm. Pięknie wygląda, nie? W ogóle dzisiaj jestem taka, skupiam się na szczegółach jakichś, nie wiem. Taka jestem, dlatego że, o fuj, to jest coś brzydkiego. Bardzo dawno nie robiliśmy urbexu żadnego, oprócz tego domu ostatnio i tego pałacyku, no ale to było takie nieudane trochę. A to jeszcze filmów nawet nie mam z tego zmontowanych. Boże. Nie dlatego, tylko miałam cały tydzień pracować. Wczoraj mi się jeszcze komputer zepsuł, żebyś jakbyś nie wiedział. Wiem, bo mi pisałeś. Miałam straszny problem. Mam straszny problem, bo będę musiała szukać serwisu, ale to nikogo nie obchodzi, wiesz, na filmy aktualnie gadajmy o tym, co widzimy. Fajnie, tutaj schody są, nie? I tak jakby z kozłów na strychu. I te zamki stare, one są naprawdę świetne. Patrz, jaki stary zameczek. Super to wygląda. Tu taki fajny wieszak z drewna. O, ten wieszak ma korniki. A propos wieszaków i półek i innych rzeczy. Będę motylek. To ja muszę ten sobie półkę w łazience naprawić, bo... Tak dużo kosmetyków miałam, o to z tej szafy właśnie odpadło. Tak dużo kosmetyków mam w łazience, że ten, wiesz co, muszę sobie naprawić półkę. Dawaj jakiś klej, naprawimy tą szafę. Ale że to takie klejone było? Kurczę, myślałam, że to jest jakoś lepiej przytwierdzane w dawnych czasach. Bo w dzisiejszych czasach to mnie nie dziwi, że klejone, ale w dawnych czasach wyobrażałam sobie, że to jest jakoś inaczej zrobione. Tam są jeszcze pomieszczenia gospodarcze, też jestem ciekawa. A tu takie, patrz, no mają takie... Widziałem. Ale to są takie lata 60, są modne teraz bardzo te meble. Podobne na dziotę, ale to już... Przepraszam. Pożądane i poszukiwane są takie mebelki. No, to jest taki PRL, a tu widać, że ktoś pomieszkuje, bo tu nawet bułkę zostawił. Normalnie tacy bezdomni pomieszkują najpewniej. Na tamtej kanapie i na tej kanapie pewnie dobrze im się śpi, bo taki czysty dom, niesprzątany. Nie zabrudzony jeszcze. I te fotele. Ale ta kuchnia, ja pierdzielę, jak ona jest piękna. Jeszcze ładniejsza od tamtej, szkoda, że jest zniszczona, ale... Nie wiem ci, że na parterze była w piece, to... Patrz, jaka ładna. Grudziądz tak w ogóle. Jakaś firma z Grudziądza, ale tutaj takie
Jeszcze takie blaszki ma, no nie wiem, pierwszy raz taką widzę po prostu. Z taką konstrukcją stalową na wierzchu, kafelek, jeszcze coś takiego, nie? Taki szkielet jakby. Ekstra. Bardzo ładne znalezisko. No w ogóle cieszę się, że znaleźliśmy jakiś urbex, naprawdę. Dom taki typowo nie filmowy, a dom dobry do zdjęć, bo widzę, o tutaj ten klimat, co tam ktoś jedzie rowerem. No widziałem, jakbyś ci szopę. Latarką tak się oświeciłam. No tutaj właśnie widać taki fajny widok, zarąbisty. Taki typowo malowniczy jest ten dom, bo jest wysprzątany, nie ma tu za wiele rzeczy. No pomieszkują tutaj na pewno, bo widać. Widziałem tego mój na filmie. No ale to nie ma co ukrywać, no takie są fakty. No i ten widok tutaj, ta szafeczka, gdyby ją tak dosunąć do okna, aż mam ochotę to zrobić. Posprzątajmy ten dom. To jest jeszcze jedna szafa, którą trochę ominęliśmy na filmie. Jakby będzie to było, to nie będzie. No tak, tam jeszcze nie byliśmy. Tu są korniki. Ciekawe, że tamtej nie ma. Zobacz, pajączka. Pajączka. A, pajączka. Mało mam pająków w domu, żeby mieć jakieś pająki na urbexie. Dużo mam tych pająków, ale schody w dobrym stanie. W ogóle ten dom nie jest w złym stanie jeszcze, nie? Tu jest jakiś pokój jednak. Co się stało? Nie, tego jakoś. Ty, może po schodach na urbexie nie chodźmy razem, to czekaj. A nie ma nic w tym pokoju. Puściusieńki. W ogóle strych jest puściusieńki. A tam jest zamurowane przejście. Co tworzy pewną ciekawość. Nad tym, gospodarczym będzie pewnie. No ciekawie, nie? Jest zamurowany. A co tam leży? A, to tylko ubranie jakieś stare. Już myślałam, że zwłoki psa czy kogoś. Dobra, idziemy na dół. Nic tu nie ma. Schody są okej, ale na przyszłość to raczej staraj się chodzić o sobie. Bo wiesz, czym to grozi. Andrew się chyba na mnie obraził. O, jesteś. Już myślałam, że się całkiem obraziłaś. Obraziłaś się. Idę zobaczyć. Jest tam coś? Andrew się obraził, bo powiedziałam, że... No bo wchodził mi w kadr jakby i nie mogłam nic nagrać. Nie chciałam być niemiła, no ale jak zwykle wyszło, co wyszło. Ale mokro dzisiaj. Popadało wreszcie. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów. O matko Boże, tu jest krzesło. Patrzcie na to. Naprawdę jest krzesło. No. Także dom pustawy, ale jaki klimatyczny. Do tego te dzwony teraz dochodzą. No coś pięknego. Dzwony skończyły już rozbrzmiewać. Piękny ten dom. Prowadzą tu bogate ścieżki rozbudowane, co tutaj widzę. A tu jakaś piwniczka jeszcze się znajduje. Więc zajrzyjmy. O, jakie stare butelki. Ładnie to wygląda klimatycznie bardzo. Jakieś takie różne. Pozamykane i pootwierane. Aha, taka piwniczka, ale jaka fajna. O kurczę, naprawdę ładnie to wygląda.
klimacik, to tu jest, naprawdę fajne. Bardzo malowniczy i taki fotogeniczny ten dom i te obejście. Naprawdę super się tu zdjęcia robi.